Monika, jesteśmy w restauracji, a jednocześnie klubie w Sopocie, Fidel. Powiedz, co dzisiaj za wydarzenie będzie miało miejsce w Sopocie? Dzisiaj w Sopocie spotykamy się w klubie TAN. Tam jak co piątek są organizowane imprezy salsowe, na które przychodzą tancerze z różnych klubów salsy trójmiejscy. Ja dzisiaj jakby patronuję temu wydarzeniu jako moje studio i wraz z moimi instruktorami ze studia będziemy prowadzić animacje, pokazy i zabawiać gości, tak żeby stworzyć fajną, kubańską, energetyczną atmosferę. A skąd pomysł na zorganizowanie tego eventu i do jakiej grupy docelowej ten event jest skierowany? Takie imprezy organizujemy już od 1999 roku. Kiedyś, dawno temu, byłam w Kanadzie, jeszcze jak trenowałam taniec towarzyski i tam poszłam na imprezę salsową. Niesamowicie spodobał mi się klimat, gdzie ludzie wymieniają się partnerami, tańczą całą noc, i młodsi, i starsi, i tańczą w parach. Tego jeszcze wtedy w Trójmieście w Polsce w ogóle nie było. Po przyjeździe z Kanady wraz z partnerem postanowiliśmy, że takie imprezy i takie kursy tańca muszą w Polsce się odbywać, że jest to niesamowita dawka energii i świetny sposób na odstresowanie. I od 1999 roku zaczęliśmy organizować kursy salsy w połączeniu z imprezami tanecznymi. I takie imprezy organizowane są w różnych miejscach. W tej chwili już jest kilkaset klubów w Polsce, które prowadzą kursy salsy, prowadzą kursy bachaty, kizomby i organizują właśnie takie imprezy, na które ludzie przychodzą, poznają nowe osoby, tańczą. Powiedz, Moniko, czy w salsy może tańczyć każdy? Bo powiedziałeś, że tańczą młodzi i starsi, a w przypadku salsy oraz, ponieważ dzisiaj mamy właśnie ten event kubański, to powiedz, czy oprócz salsy będą jeszcze inne rodzaje tańca? No, dzisiaj na pewno pojawi się jeszcze reggaeton, taka a la salsation, czyli formy, które możemy tańczyć solo. One są świetne jako animacje na początek imprezy, jako taka dynamiczna rozgrzewka taneczna. No ale podstawą jest dzisiaj salsa. Powiedz, jeżeli byłyby osoby zainteresowane, które chciałyby zgłosić się do Twojej szkoły, bo wiem, że prowadzisz właśnie szkołę tańca towarzyskiego, to w jaki sposób mogą do Ciebie odezwać się, to znaczy zgłosić się? Ja prowadzę szkołę nie tylko tańca towarzyskiego, bo właśnie w naszej szkole mamy owszem taniec towarzyski, ale użytkowy, salsę, bachatę. Najlepiej jest napisać maila albo zadzwonić do recepcji, do studia. Wszystkie informacje i wszystkie kontakty są na naszej stronie internetowej danceavenue.eu i na naszym Facebooku. I na samo zakończenie, powiedz, jakie masz dalsze plany zawodowe? Dalsze, bliższe? Cały czas coś się dzieje. Na razie jestem na etapie, gdzie jeszcze fascynuje mnie taniec w teatrze muzycznym. Od zeszłego roku tańczę w Gorączce Sobotniej Nocy, więc plany zawodowe są na pewno związane też z kolejnymi spektaklami, które będą się odbywać i na które serdecznie zapraszam. Najbliższy set mamy w lutym, potem w czerwcu. Także to jest dla mnie bardzo ważne. No, 1000 osób na widowni za każdym razem, duże wydarzenie i duża dawka emocji. Pod koniec stycznia jedziemy również na festiwal salsy do Mediolanu wraz z moją grupą i tam będziemy mieli okazję występować na scenie pośród najznakomitszych gwiazd ze świata salsy. A co będzie się jeszcze działo? Co tydzień coś nowego wpisuję w kalendarz, więc zobaczymy, nowy rok pokaże. Coraz bliżej mamy świąt oraz samego Sylwestra. Gdzie spędzisz w tym roku? Ja spędzę rodzinnie. My co roku wyjeżdżamy z dziećmi, z mężem na takiego Sylwestra, który da nie tylko nam frajdę, ale również naszym dzieciom. Więc wybieramy Sylwestra, gdzie jest przede wszystkim Sylwester dla dzieci, a my te dzieci troszkę nadzorujemy. Także nic specjalnie szalonego, dziecinnie, rodzinnie. Podsumowując nasz wywiad, powiedz w kilku zdaniach, czym jest dla Ciebie salsa i czym w ogóle jest salsa? Salsa to mój sposób na życie. Salsa to dawka niesamowitej ilości energii i coś na myśl, o czym zaczynam się uśmiechać i chce mi się żyć.